Na północno-wschodnim krańcu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, na wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, leży niewielkie miasteczko Ćmielów. Zanim jeszcze władze Królestwa Kongresowego zainteresowały się możliwością założenia w tym regionie w ramach uprzemysławiania Zagłębia Staropolskiego subwencjonowanych wytwórni porcelany i fajansu, powstała tu manufaktura prywatna. Choć tradycja przypisuje niejakiemu Wojtosowi, garncarzowi lub właścicielowi folwarku zorganizowanie fabryki w 1790 roku, to hipoteza ta nie znajduje wiarygodnych potwierdzeń. Nie negując istnienia nazwiska Wojtos względnie Wojtas, gdyż obie jego odmiany można spotkać w dokumentach z pierwszej połowy XIX wieku, nazwisko to nie wystąpiło nigdy w księgach metrykalnych i aktach stanu cywilnego parafii ćmielowskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, a także później. W 1797 roku ekskanclerz Wielki Koronny, właściciel dóbr Ćmielowa, Bodzechowa i przyległości, Jacek hrabia Małachowski, kupił teren wójtostwa ćmielowskiego od Jana i Anny ze Strzemboszów, małżeństwa z Broszków. Hrabia zdecydował o przeznaczeniu budynków folwarcznych wójtostwa na fabrykę fajansu. Pominąwszy bałamutne informacje XIX-wiecznych, jak i późniejszych publicystów i korespondentów gazet, rozpoczęcie produkcji można datować na 1809 rok. Za datą tą przemawiają następujące fakty. 11 maja 1808 roku hrabia Małachowski zawarł kontrakt na prowadzenie fabryki fajansu z przybyłym z Niemiec Adolfem Fryderykiem Fatke. Od 30 listopada 1809 roku zaczynają się wpisy w aktach metrykalnych parafii ćmielowskiej dotyczące dyrektora Fatkego i pracowników fabryki, kontynuowane w aktach stanu cywilnego. Część specjalistów pochodziła z zagranicy, zapewne z Niemiec lub Austrii. Wzorem XIX-wiecznych fabryk europejskich wytwórnia w Ćmielowie produkowała ceramikę użytkową przeznaczoną dla szerokich warstw społecznych, a jej wyroby charakteryzowały się solidnością wykonania i niskimi cenami. Była to jednocześnie jedyna w regionie wytwórnia w początkach swej działalności pod wieloma względami zbliżona do manufaktur magnackich z końca XVIII wieku. Po śmierci hrabiego w 1821 roku fajansarnia drogą sukcesji przeszła w ręce jego córki Franciszki hrabiny Dunin-Karwickiej. W 1830 roku obszerne dobra ćmielowskie i bałtowskie od Karwickich odkupili Wojciech Pusłowski i Teresa Scypio del Campo, siostra, a zarazem teściowa Ksawerego księcia druskiego lubeckiego, która od 1845 roku była jedyną właścicielką wytwórni ćmielowskiej. Po niej zaś jej córka Maria księżna drucka lubecka, która w 1850 roku odstąpiła dobra w Opatowskiem swoim synom, Józefowi i Aleksandrowi. Po ostatecznych działach między braćmi w 1856 roku jedynym właścicielem fabryki został Aleksander Drucki-Lubecki. W 1863 roku fabrykę objął w dzierżawę, a następnie w początku lat 70. wykupił Kazimierz Cybulski. Był on właścicielem dużego sklepu w Warszawie, znanego pod szyldem Skład Szkła, Porcelany, Fajansu i Naczyń Kamiennych. Cybulski w 1882 roku zrezygnował z produkcji fajansu, rozwinął natomiast produkcję porcelany, naczyń kamionkowych, a przez krótki okres w Ćmielowie wykonywano także majolikę. Jej produkcją kierował sprowadzony z Francji Stanisław Thiele. W 1887 roku Aleksander Drucki-Lubecki odkupił fabrykę w Ćmielowie od spadkobierców Kazimierza Cybulskiego. Wkrótce do współpracy zaangażował syna Aleksandra juniora. Odtąd zakład funkcjonował jako fabryka porcelany, naczyń kamiennych, pieców kaflowych i cegły ogniotrwałej książąt Druckich-Lubeckich w Ćmielowie. Fabryka miała swój skład główny w Warszawie, a ponadto magazyny w Łodzi, Moskwie i Kijowie. W 1896 roku Aleksander Drucki-Lubecki junior stał się jedynym właścicielem fabryki oraz dóbr Ćmielowa, Bałtowa i Sadowia. Dzięki książęcym inwestycjom rozpoczęto mechanizację fabryki.
Około 1900 roku do Ćmielowa po raz drugi przybyli instruktorzy z Limoges, którzy rozpoczęli szkolenie miejscowych pracowników. Pierwsza wojna światowa przerwała produkcję na 6 lat. Fabryka ruszyła ponownie dopiero w 1920 roku. Jednak Aleksander Drucki-Lubecki, którego interesom zagroziła inflacja, nie mógł podołać koniecznym remontom i inwestycjom. Dlatego sprzedał Ćmielów Towarzystwu Akcyjnemu Polskiego Banku Przemysłowego we Lwowie. Najlepszy czas dla fabryki nastąpił po 1927 roku, kiedy kierownictwo nad zakładami w Ćmielowie i Chodzieży przejęła nowa spółka akcyjna ze Stanisławem Burdanem na czele. W latach 30. wytwórnia ćmielowska opanowała cały rynek krajowy oraz cieszyła się sporym uznaniem na rynku światowym, eksportując znaczny procent swoich wyrobów m.in. do Holandii, Turcji, Egiptu, Palestyny i Stanów Zjednoczonych. Nazwy wielu serwisów zaczerpnięte z rodzimej geografii, jak Lwów, Gdańsk, Toruń, Poznań, Gniezno, Cieszyn, Ćmielów czy Bałtyk, przypominają dziś patriotyczne fascynacje w odrodzonym państwie. Fabryka ćmielowska miała swój udział w niezwykle ważnym wydarzeniu, jakim było przygotowanie wyposażenia dwóch polskich transatlantyków, MS Piłsudski i MS Batory, zbudowanych w latach 1934-1935 na zlecenie spółki akcyjnej Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe. Na obu statkach znalazły się porcelanowe serwisy w fasonie Bałtyk, zaprojektowanym przez Bogumiła Marcinka. Luksusowe wyposażenie statków, realizowane pod patronatem państwa, miało olbrzymie znaczenie propagandowe, a także symboliczne. W fabryce ćmielowskiej nie ograniczono się wyłącznie do modnej stylistyki, choć wypracowanie nowych wzorów stanowiło bez wątpienia ambicje projektantów. Decydującym momentem dla wielu dziedzin wzornictwa w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym dla ceramiki, była Międzynarodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku. Okazała się ona pierwszym spektakularnym sukcesem polskich artystów, uhonorowanych wieloma nagrodami. Symbolem nowej państwowości II Rzeczypospolitej stał się styl Art Deco. W nurt ten wpisywała się również fabryka w Ćmielowie, która w 1927 roku zdobyła złoty medal na wystawie artystycznej w Rzymie oraz wzięła udział w wystawie postępu w Paryżu, gdzie jej wyroby nagrodzono Grand Prix oraz kolejnym złotym medalem. W tym czasie wytwórnia korzystała nie tylko z wzorów opracowanych przez własnych projektantów, lecz kupowała projekty i dekoracje artystów z zewnątrz. W latach 1932-1933 Bogdan Wendorf w swojej paryskiej pracowni zaprojektował kupione przez fabrykę ćmielowską serwisy Kula, Kaprys i Płaski, utrzymane w modnej stylistyce Art Deco. W czasie wojny wytwórnia kontynuowała produkcję serwisów według wzorów opracowanych w latach 20. i 30. W 1942 roku w Ćmielowie znalazł schronienie Franciszek Kalfas, krakowski artysta-rzeźbiarz, wychowanek i wykładowca Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Niemal do końca wojny ukrywał się w fabryce, gdzie był projektantem i kierownikiem artystycznym. Po zapoznaniu się z techniką produkcji fabrycznej wykonał liczne modele małych form rzeźbiarskich oraz projekty naczyń dekoracyjnych i użytkowych. Po II wojnie światowej spółka akcyjna Ćmielów została upaństwowiona i połączona w jeden organizm z fabryką porcelany Świt. W 1951 roku fabryka otrzymała nazwę Zakłady Porcelany Ćmielów, pod którą funkcjonowała do 1997 roku. Produkcja porcelany w Ćmielowie w latach 50. reprezentowała styl tradycyjny, oparty na własnych wzorach z okresu międzywojennego. Wykonywano m.in. serwis stołowy Aleksander, zaprojektowany w połowie lat 30. przez Bogumiła Marcinka we współpracy z Wincentym Potackim.
Potacki, związany z wytwórnią już przed wojną, po trwającym kilka lat epizodzie dolnośląskim, powrócił do pracy w Ćmielowie w 1955 roku, by stać się głównym projektantem zakładu. Jest on autorem wielu serwisów: Festona, Joanny, Georgia, Kary, a przede wszystkim Goplany i Krokusa, określonych mianem szlagieru pełnego wyrazu po ich debiutanckiej prezentacji na 30. Międzynarodowych Targach Poznańskich. W latach 60. w zakładzie realizowano awangardowe projekty Lubomira Tomaszewskiego, ale także starano się wypracować własne, nowoczesne wzornictwo w zakresie projektowania form użytkowych. Serwisy Tomaszewskiego Ina i Dorota zapoczątkowały listę złotych medali i dyplomów przyznanych Fabryce Ćmielowskiej na Targach Poznańskich jesień 63. Na 12. konkursie urządzonym pod hasłem Dobre, ładne, poszukiwane garnitur Dorota otrzymał złoty medal. W tym czasie Lubomir Tomaszewski związany był z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. IWP powstał 1 października 1950 roku, a jego głównym zadaniem było prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu podniesienie poziomu estetyki produkcji, opracowanie wytycznych dla gospodarki planowej w zakresie wzornictwa przemysłowego. Miejscem europejskich narodzin stylu, określanego przez niektórych badaczy mianem New Look, i pierwszych konfrontacji stała się 9. Międzynarodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych, Nowoczesnych Form Przemysłowych i Architektury, czyli drugie powojenne mediolańskie triennale w 1951 roku. Także polski design tego okresu wpisał się w nowoczesny nurt. Głównymi animatorami zmian byli projektanci związani z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, jedną z pierwszych tego typu europejskich placówek. Nowe widzenie formy w postaci nieśmiałych początkowo prób odchodzenia od symetrii zauważyć można w projektach począwszy od 1955 roku. Zatrudniony w tym właśnie roku w Zakładzie Ceramiki i Szkła IWP rzeźbiarz Henryk Jędrasiak stworzył zespół złożony z młodych absolwentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który przygotował kolekcję modeli rzeźb porcelanowych mających pełnić rolę współczesnych bibelotów, miniaturowych dzieł sztuki. Porcelanowe figurki stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł plastyków Warszawskiego Instytutu. Henryka Jędrasiaka, Mieczysława Naruszewicza, Hanny Ortwein i Lubomira Tomaszewskiego. Na bazie przygotowanych wzorów rozpoczęto ich produkcję we wszystkich polskich wytwórniach porcelany, w tym w Ćmielowie. Wszystkie modele zwierząt i ludzi świadczą o wyrobionym z myślą obserwacji projektantów, świeżym spojrzeniu i umiejętności wydobywania najbardziej charakterystycznych elementów. W Muzeum Narodowym w Kielcach zgromadzono największą w Polsce, liczącą ponad 1500 zabytków, kolekcję ceramiki ćmielowskiej. Muzealnicy kieleccy już w początku lat 50. XX wieku zdawali sobie sprawę z konieczności dokumentowania działalności wytwórni i prowadzili systematyczne zakupy z myślą o przyszłej ekspozycji tematycznej. Obecnie kolekcja zebrana w układzie chronologicznym stanowi zespół znakomicie ilustrujący przemiany stylistyczne i technologiczne oraz różnorodność wyrobów od początku działalności zakładu